No witajcie, witajcie we wtorkowe do południa. Dzisiaj mamy vlogmas 16. No i tak, dzisiaj pogoda piękna u nas, ale mroźna. Teraz to na balkonie, ja mam termometr w oknie, no to jest schowane tutaj na balkonie, to już jest tam troszeczkę na plusie, ale i tu widzę już trawnik, już nie jest zmrożony, bo jest w słoneczku. Ale z drugiej strony widzę, jest trawnik jeszcze w cieniu i jest biały, zmrożony. No, dzisiaj taka piękna pogoda, a ja dzisiaj nigdzie nie idę, bo sobie postanowiłam, że dzisiaj nigdzie nie pójdę, bo muszę zabrać się za robotę w domu. A tak pięknie jest i można by słońca nałapać, no ale trudno, co trzeba zrobić, to trzeba zrobić, nie? No, ja zaraz sobie zrobię śniadanko. Takie porządne, żeby mi na długo starczyło, no i trzeba się zabierać, czy się chce, czy się nie chce. Czas ucieka, za tydzień mamy święta, no za tydzień i dwa dni. No, także witam Was jeszcze raz serdecznie, no i za chwilę się zobaczymy, dla Was za chwilę, no. No, Marek się cieszył, że już nie pokazuje jedzenia. Ale to, wiecie, no, to tylko przez jakiś czas nie pokazywałam jedzenia, nie? Dzisiaj mam takie śniadanie, niby pizza, jajka, śmietana, pieczarki, polędwica, tam jest ser roztopiony, na to dużo majonezu, troszkę keczupu, no i herbatka. Tym razem są herbatki te z torebek, bo nie mam czasu na kompozycje na razie, herbatkowe i pomarańczka. I tak sobie teraz będę jadła, oczywiście przy laptopku. Także, no, takie tłuściutkie, no ale to mi musi starczyć do wieczora, dopiero wieczorem będzie obiad, kolacja. Jak ona nie zamyka oczko? Sikorek nie ma. Ale gołąb zamieszkał w naszym domku. No co, chroni się przed zimnem. Się go wystraszyłam. Co, on taki duży jest? No, taki wyżarty. On się tak napuszył pewnie. No. On nie chce siedzieć na razie. No, żeby się nie przyzwyczajał, bo potem mi będzie tam wcinał moje ciasta. Tak o tej godzinie nie ma sikorek, no to nie chce siedzieć na razie.
No, tak na chwilkę tutaj przechodzę, bo tutaj pewnie jestem prześwietlona teraz. Przed chwilą włożyłam ciasto do piekarnika. Myślałam, że to się nagrywa, ale się to nie nagrywało. No ale jak widzieliście, na trzech blachach było mniej więcej takie same kawałki. No i włożyłam do piekarnika na trzy poziomy. Chyba będę musiała potem w trakcie pieczenia z tym troszkę wędrować, żeby na dole i u góry nie były przypieczone. Dół spód, a góra, no wiadomo, wierzch. No. One mają się teraz piec godzinę w piekarniku. No tak to bym musiała 3 godziny piec, żeby każdy jeden placek osobno, nie? No za chwilę pójdziemy kalendarze otwierać, a potem sobie przejdziemy tutaj do kuchni, tylko tutaj troszeczkę ogarnę. No i za chwilę jeszcze pogadamy. No i to będzie chyba wszystko. No, to za chwilę się zobaczymy w pokoju. Dzisiaj mąż mi pozwolił. No, to na razie, za chwilkę. No i czas na kalendarze. Najpierw od kropeczki, bo ona coś taka wystraszona. Bo mi się przed chwilą zwaliły tutaj kalendarze i znowu się boi. Tu mamy 15. I co my tu mamy, kropka? No co ty się tak trzęsiesz? Już się nie trzęsłaś przecież. Jak to tu jest przyklejone chyba? O, jest. Zaraz to będziemy jeść, tylko nie umiem tego zaś otworzyć. O, jest. No chodź. Chodź, chodź. Znowu takie paluszki są, tak. Masz tu jeden już, zanim otworzę te następne. Ciężko wyciągnąć. No już, już. Oj, spadło tu. No. 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 Jeszcze troszkę. I to wszystko, wiesz? Na dziś. No, a my tutaj szukamy tej 15. Przedtem się wydawało, że ją widzę. A teraz znowu jej nie widzę. Jest tutaj. Na reniferku. Czerwononosym. Dzieci miały kiedyś taką bajkę. Ojej, wypadł. Tu jest krówka. Taka krówka z dzwonkiem jak w Szwajcarii. Renia pokazywała, jak tam krowy z tymi dzwonkami szły. Taka cała parada z tymi krowami. No. A tutaj mamy reniferka. To była krowa, a tutaj jest w obrazku reniferek. No. I teraz pójdziemy sobie za chwilę do kuchni. Tylko tam troszkę ogarnę, bo przed chwilą tam wkładałam ciasto do piekarnika. No ten piernik... to jak się upiecze, to go zostawię do jutra i jutro go będę przekładała ciepłymi powidłami. I dam, też mam jeden ten marcepan, taką kostkę marcepanową, to sobie ją rozwałkuję i też między to dam. Także takie coś jutro zrobimy. No i potem trzeba będzie to ścisnąć, obciążyć, przykryć, żeby nie wyschło. No i tak parę dni, żeby to sobie tak leżało, naciągało od tego, od tych powideł. A potem się uformuje już dwa takie zrobię, takie pierniki. Po prostu przetnę to wszystko na pół i będą dwa takie pierniki. Wyrównam brzegi i potem się to obleję czekoladą i udekoruję. No, ale to wszystko przed nami. Chodź, kropeczka, chodź. Leżałaś sobie już u mamuni na fotelu, nie? Te włosy. Ja nie wiem, kiedy ja dojdę do tego, żeby ją obciąć. Przed świętami już trzeba. No tak? Bo te włoski w oczka wchodzą, nie? No chodź. Kropka, co ty się tak boisz? Marek czmychnęła za poduchę. Nie ma kropeczki. Nie ma kropeczki, nie ma.
Kuku. Aha. Tu jesteś? Dobre było? To śpi sobie, śpi. No. No i witajcie wieczorem. Mamy dzisiaj wtorek. Tak, wtorek wieczorem. Zawsze, zresztą to się powtarzam, że zawsze zapominam w tym momencie, jaki jest dzień. No ja wam tutaj przyszłam pokazać ten mój zakwas. Chociaż go dzisiaj widzieliście. Pachnie już. No, trochę już pachnie, ale czosnkiem. No, on tak będzie musiał parę dni postać sobie. Ten zakwas i... A tu w kuchni ciepło, to powinno być raz, dwa dobre. No i przestawimy go tu, żeby nam nie przeszkadzał. No i przechodzę się przywitać, pożegnać i wszystko naraz, nie? Jak wam dzisiaj minął dzień? A nie, bo wy macie dopiero początek dnia. Wiecie co, ja czasami to tak się chwytam na tym, że mnie się wydaje, że ja z wami tam rozmawiam. Że u was już też jest wieczór. No, u niektórych może jest wieczór, jak to wieczorem oglądacie. No, w każdym razie dzisiaj mi jeszcze dość sporo przybyło subskrybentów. Witam was wszystkich. No, witam was wszystkich w ogóle. I tych, co już byli dłuższy czas i tych nowych. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj na tym kanale to, co szukacie i będzie wam po prostu przyjemnie, żeby miło spędzać czas. Mam taką nadzieję. Mam nadzieję też, że się nie zanudzicie ze mną. No. I tak. Jak widzieliście, zrobiłam ten zakwas. Już miał być troszkę wcześniej robiony, ale mam nadzieję, że on zdąży jeszcze się zrobić. No jest cały tydzień, właściwie tydzień i dwa dni. No bo ten zakwas jest potrzebny przecież na Wigilię, nie? A Wigilię mamy chyba w czwartek. No. Także powinien zdążyć. Tu w kuchni mam ciepło. Potem go dam na piec, a teraz w piekarniku już rośnie ciasto, piecze się ciasto, piernik, ten staropolski. Także jak potem już wyłączę, troszeczkę ostygnie ten piekarnik, to na piecu postawię sobie ten zakwas, to troszeczkę tak będzie cieplej. To się szybciej zacznie tam, wiecie, burzyć. Tylko trzeba uważać, trzeba mieszać go codziennie. I trzeba uważać, żeby tam, no znaczy wystawać, to i tak coś tam będzie wystawało, tylko tak te szumowiny trzeba będzie zbierać, o ile się nie mylę, o ile dobrze pamiętam. No i mieszać, żeby się nam nie zrobiła pleśń u góry, nie? No. Także no, to już jest mój któryś tam z kolei zakwas. Mam jeszcze w lodówce taki zakwas, co robiłam wcześniej, znaczy wcześniej, parę miesięcy temu. Tak do picia, żeby tak wypić, czy tam do barszczu. No ale tak, bo wiem, że ten taki zakwas buraczany jest bardzo zdrowy. Tak do picia, można sobie tak pić. Parę łyżek, albo jak ktoś już, no na początku po łyżce, po kilka łyżek, a potem to już można nawet taką lampkę sobie, jak do wina, napić się takiego zakwasu. To jest bardzo zdrowe. No i tak miałam w tej lodówce, ale on się już zrobił teraz tak kwaśny, i taki, wiecie, wystrzałowy się troszkę zrobił, taki jak szampan. Także chyba go będę musiała już wylać, jeszcze go sprawdzę, ale wiem, że ostatnio robiliśmy sobie do zupy, dawaliśmy, żeby mieć barszcz, to on był bardzo już kwaśny. No, także za długo też nie może stać. No. I tak. No mam nadzieję, że jutro zrobię ten piernik staropolski. Jutro też będę już musiała robić te nie pierniczki, tylko ciasteczka wyciskane przez maszynkę. No i jutro sobie już nastawię na farsz, na kapustę kiszoną ugotuję, grzyby sobie namoczę i ugotuję. Potem je będę jeszcze przesmażała z cebulką i z pieczarkami. No i pójdą do uszek. Z tym, że ja będę robiła i uszka, i pierogi z kapustą i grzybami. Przede wszystkim mi chodzi o te uszka. No, ale też będę musiała zrobić farsz na ruskie, bo niektórzy z nas lubią też i ruskie zjeść w święta. Są tak przyzwyczajeni z domu. Także no, mój zięć na przykład tak jest nauczony.
i to jest jego też w jego tradycji, takiej z domu wyniesione, no to dlaczego by nie, nie? No. Także zrobię mu też te ruskie pierogi, a my wszyscy lubimy pierogi ruskie, także to dla nas nie jest żaden problem. Jeszcze sobie też skorzystamy, też tam jeden, dwa zjemy, no bo wiecie, na tą Wigilię u nas to bardzo, znaczy się bardzo dużo. Jeśli chodzi o takie, żeby porcja na raz, to jest dużo do zjedzenia. No bo mam trzy zupy, nie wiem, czy wam opowiadałam. Trzy zupy na tym rosole rybnym. No w tym rosole rybnym gotuję się głowy, te korpusy, oczywiście wyczyszczone z płetwą, ale no te płetwy też mam wyczyszczone z tego śluzu, także nie ma tam stresu, że tam coś nie ten. No a jak ja wyfiletuję te ryby, to tam jeszcze troszeczkę jednak mięska zostaje choćby między tymi żebrami tam. Między tymi, no to takie żebra jakby, nie? No to czasami to, jak miałam więcej czasu, to się bawiłam i wyciągałam to mięsko i do zupy dawałam. A jak nie, no to tak się troszeczkę tylko poskubało, żeby zjeść. No bo do tego trzeba mieć czas, bo tam są ości, żeby z ością nie wrzucić do zupy, nie? No. No i będzie rosół z ryb z grzankami na maśle. Oczywiście pieprzu się tam daje i niezastąpione magii. W naszym domu magii jest we Wigilię też i prawie że we wszystkich potrawach. Także u nas magii to wiecie, to jest number one, jak to mówią, nie? No zaraz Marek się będzie ze mnie śmiał, że matka tu po angielsku gada. No, ale się obsłucha człowiek, to potem używa. No, w każdym razie zupa to ten rosół. Na tym rosole, no sobie to dzielę na trzy garnki po prostu. No, mam ten barszczyk właśnie, osobno ugotowane uszka. Uszka podaję, tak chyba wszyscy podają, na osobnym półmisku i potem sobie każdy nabiera tyle, ile chce, nie? No, także na naszym stole lądują trzy wazy. A ja tak lubię, wiecie, wazy, półmiski. Ja lubię takie rzeczy. No. Tylko, że jak się już ten okres świąteczny kończy, to mam tak serdecznie dość tych wszystkich waz i tego wszystkiego, że ja potem z miłą chęcią znowu to wszystko chowam do tej, tam do szafy i znowu sobie czeka to do Wielkanocy. No. No i trzecia zupa to jest zupa grzybowa. No to po prostu sobie robię taki wywar grzybowy, podsmażam też troszeczkę grzybków, jak mam świeże grzyby. No świeże to mam tylko pieczarki, nie mam świeżych grzybów. No to z tych suszonych i potem też mieszam to z tym rosołem. No i do tego podajemy łazanki. Muszę jeszcze kupić, tak mi się przypomniało teraz, że nie mam łazanek. No i to tak by było. Trzy zupy, a na drugie danie no to mamy oczywiście tego karpia. Będziemy mieli teraz dwa rodzaje, a może jeszcze Wiki kupię tego łososia albo strąga tego różowego. No to wtedy będą trzy. Ale to tak jej kupię tak mniejszy kawałek, tak żeby wiecie. Bo nie wiem, czy jej podpasuje ten... Zapomniałam, jak się nazywa ta ryba, którą ostatnio mówiłam, że mam dwie. Karp i... No i ta druga. Mniejsza z tym. Jak mi się przypomni, to napiszę. Pewnie mąż mi potem przypomni, jak się to nazywało. No to nie wiem, czy jej to przypasuje ta ryba, to żeby coś miała na te święta, nie? No i do tego ziemniaki, kapusta z grzybami na masełku oczywiście. No i potem jeszcze są te pierogi, jakby ktoś jeszcze chciał z kapustą, jakby było za mało uszek. Pierogi te ruskie, no ale to już takie małe półmiski są, wiecie, żeby tak na spróbowanie, tak na smak, nie? No, trzy rodzaje śledzi, w śmietanie w oleju i jak ja to mówię, na czerwono. Karp w galarecie. I to chyba z takich konkretów to będzie wszystko. No i jeszcze przecież kompot z suszków. O, widzicie, jeszcze wam poopowiadam, ale to wam chyba jutro opowiem. A dobra, bo jutro zapomnę. Jak moje dzieci, jak były mniejsze, jak one w jednym roku mi wydziwiały z Wigilią,
znaczy się Dorota i Marek. Oni tak wtedy mieli 2 i 4 albo 3 i 5 lat, jakoś tak. Wiki już jeszcze wtedy nie było. No. I nagle Dorotce się przypomniało, że ona nie będzie jadła takiej kapusty z grzybami, bo ona taki ma kolor brązowawy, nie? Ona tego nie będzie jadła, bo to jest zapleśniały ten kapusta. To jest kapusta zapleśniała, kompot jest ze zgnitków i coś tam jeszcze było. Także wszystko mi skrytykowała i nie chciała tego jeść. A oczywiście dwa lata młodszy Marek, co starsza siostra tak mówi, to on też tak będzie mówił. I nie chcieli mi jeść tego, nie? No tam wtedy to było troszkę tych grzybów, co miałam suszone, chyba zmielone, a tam więcej było pieczarek, no bo dzieci to tak nie mogą, to dzieci i tak tylko troszeczkę na spróbowanie by miały tego. No ale taki kompot suszków to dobry jest. No, oni i tak by dużo tego, z tego nie zjedli, ale wydziwiali, jak nie wiem. No, takie dwa małpiszonki moje. Teraz to już dorosłe ludzie. No. I tak, to taki mamy takie mniej więcej potrawy, a na słodką to mamy tą moczkę. Będziemy mieli, ale malutko sobie zrobię. Troszkę makówek. No, piernik staropolski będzie. Sztolen z marcepanem, no i w planie też jest jeszcze rolada makowa. No i to starczy, bo jeszcze robiliśmy, w niektórych latach robiliśmy jeszcze roladę z serem albo sernik, tak, nie? Ale stwierdziliśmy, że to jest za dużo tego, bo do tego jeszcze są i pierniczki, i ciasteczka, te wyciskane przez maszynkę. W sumie to tylko we Wigilię jest jako ozdoba na stole, bo tego nikt nie je, jak są tam te ciasta, nie? To dopiero się później je. No i to takie mamy wcinanko w święta. No często w święta u nas ląduje na stole też i Coca-Cola, bo tak się zazwyczaj u nas mało już teraz pije Coca-Coli, bardzo mało. Bardziej Pepsi, ale to też tak raz na jakiś czas i to też tak połowę się wypije i potem to tak stoi i stoi. No ale w święta to tam się tam częściej wypiję tego, no będziemy jeszcze mieć tą nalewkę, także no jest tego troszkę, nie? No często mieliśmy soki pomarańczowe, soki jakieś inne, ale nie wiem, czy będę w tym roku kupowała te soki, bo w sumie to nie są soki, są takie bardziej napoje i tam jest masa cukru, wystarczy już ten cukier, co w tych ciastach jest. Przynajmniej tam nie ma żadnych barwników i żadnych takich chemicznych rzeczy. No, a mnie się wydaje, że ten kompot jest super, także ostatnio wszyscy chcieli tylko kompot i kompot. W tym roku kupiłam więcej suszków, żeby było więcej kompotu. No tam oczywiście tą Coca-Colę będę miała, no bo jeden z zięciów lubi Coca-Colę pić. Lubi w ogóle słodkie napoje. Z kolei Marek to raczej słodkich nie przepada. Także no, dla każdego coś dobrego będzie. Tak. No. A teraz wam jeszcze chciałam pokazać, jakie kupiłam wczoraj w Lidlu, mówiłam wam o tych mydłach, nie? Już mam tutaj takie połóweczki, bo ja oczywiście, ja to wiecie, genów się nie oszuka. Ja to jak mój tata coś tam w domu, były dwa rodzaje na przykład, przypuśćmy mydła, no bo wtedy przeważnie było mydło w kostce, ale jak ten, to on to musiał pomieszać, dwa płyny do naczyń różne, on to musiał pomieszać. Więc co Gabrysia zrobiła? Mydła pomieszała. I wyszło takie, jakby to Dorotka powiedziała, ze zgnitków. No, ale powiem wam, że ten zapach mi o wiele bardziej pasuje niż każdy z nich z osobna. Fakt, że kolor ma taki sobie, ale w łazience mam, no nie przyniosłam, mam takie nieprzeźroczyste, takie czarny ten pojemnik na mydło ze złotymi tam jakimiś wzorami i w sumie to jest właśnie pojemnik, który ja kupiłam razem z mydłem w zeszłym roku w Action, ze świątecznym mydłem mandarynkowym. Mydło się skończyło, ale on jest taki ładny, ten pojemnik, ten dozownik, że stwierdziłam, że tam na razie może stać. To złoto nic tutaj nie odchodzi,
Także jest super. No i takie coś też tam wlałam. Pachnie to super. I powiem Wam, że tam jeszcze był w Lidlu trzeci rodzaj mydła, białe, i tam były coś, jakieś cytrusy. Ja sobie myślałam, a trzy mydła, nie będę kupowała, ale kupię jeszcze to białe. One są po 2,70, takie mydła, to wiecie. No, kupię to białe i zobaczę, jak to się doda do tego, jaki to będzie zapach. Podejrzewam, że będzie jeszcze lepszy niż teraz jest, nie? No, także wiecie. Naprawdę super pachnie. Szkoda, że nie możecie tego powąchać, że nie można zapachów oddawać, bo tu też i pachnie ten piernik, a tutaj mi wosk się topi. Z Janki. Tak. No, także takie mydełka. No, Wam pokażę tutaj to. Takie są. Na pewno znacie z tego cienia te mydła. No i one nie stoją tam, gdzie normalnie mydła stoją, tylko tam, gdzie są promocyjne rzeczy. No bo to takie są okresowo tam zmieniają, nie? Święta, nie święta, no to tam to stoi. I kupiłam wczoraj, ale to nie w Lidlu, tylko normalnie w sklepie sobie kupiłam tą farbę do włosów. Podobno jest taka, że się wżera we włos, że się tak szybko nie zmywa. No zobaczymy. No i wziąłam sobie taki brąz. Teraz nie przeczytam, bo mnie lampa oślepia to już całkiem, ale to ma być jakiś... Tutaj może będzie, może sobie przeczytacie, może się to da przeczytać. Jak się zbliżenie zrobi, to może się da. Jaki tam kolor jest. No. I zobaczymy. Ja taką farbę to i tak biorę na dwa razy. No bo jak się ma krótkie włosy jak ja, w miarę jeszcze są krótkie, no to całą taką farbę jakbym wycisnęła na włosy, to by mi było tego za dużo. To by mi spływała farba, po co? Jak ja sobie mogę pół użyć i drugie pół, po prostu połowę tylko rozrabiam, nie? Bo tam są dwa te składniki chyba, zaraz zobaczymy. Ale tak zawsze jest. No, jakiś szamponik czy coś, odżywka chyba tu jest jeszcze. Tych rękawiczek nigdy nie używam, bo ja nie umiem w rękawiczkach. To jest maska, tak. No i to się prawdopodobnie do tego wlewa, o ile się nie mylę. Ale nie będę Was w błąd wprowadzać, bo teraz nie przeczytam tego. Ja to i tak do miseczki daję. Połowę tego. Rozmieszam sobie taką łyżeczkę. Mam co razem z kubeczkiem była, z kubkiem. Taka, no nie porcelanowa, ale wiecie, tak jak kubek. No, to sobie tym zawsze rozmieszam i potem nakładam sobie tym moim grzebieniem, pędzlogrzebieniem na całe włosy. No i nie wiem, czy w sobotę dam radę, czy przed samymi świętami sobie pofarbuję. To się jeszcze okaże, bo jak ja powiem, że w sobotę, to na pewno w sobotę będę miała tyle roboty, że nie dam rady, że będzie już późno. Wiesz, jak to z moim planowaniem, nie? No. I to tyle by było dzisiaj. Tu mam jeszcze herbatkę. Za chwilę pójdę oglądać to moje ciasto. No to jeszcze nie taką... O! Już! Już będę oglądała moje ciasto. To za chwilę się tutaj... No to się pożegnamy i potem Wam jeszcze ewentualnie pokażę to ciasto. No, to dziękuję Wam za uwagę, za to, że poświęciliście czas na mój film, że w ogóle tu przychodzicie. Cieszę się bardzo z każdych odwiedzin. Tak, i już dziękuję Wam za wszystko, za łapeczki, za subskrypcje, komentarze. No i zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali, komentowali i łapkowali. I zapraszam Was na jutro, na jutrzejszy film. Jutro już też coś tam się będzie więcej działo, no bo już coraz więcej, teraz to już trzeba robić różne rzeczy w domu i potrawy i tak dalej, nie? No. To dziękuję Wam, życzę miłego dnia, żebyście dali radę, mieli siłę i chęci do pracy, żeby to wszystko, co jest zaplanowane, żeby to zrobić. Wszystkiego dobrego i pa pa, bajo bajo i pa pa.
No to ciasto jest poprzekładane, to jest to, co było w środku najbardziej blade. Nie wiem, czy to będzie widać. To było na spodzie, a tam całkiem na dole. Zaraz, może się to da pokazać. Jest to, co było na górze. Jest takie przerumienione troszkę z góry. No i one takie niezbyt wysokie mają być, te placki. No one i tak w środku są bardziej takie pełne. No. I zamykamy. Niech to się jeszcze troszeczkę, chwilę popiesze. O, tam jeszcze jest moje okienko i ja, i moje lampeczki. Teraz to już chyba wyłączę tą lampę. Teraz się nie da w trakcie. No i tak to wszystko wygląda. No i będziemy się już żegnali. Już się raz pożegnaliśmy, nie? No jeszcze chwilę to ciasto posiedzi w tym piekarniku, a potem je wyłączę. No i dalej będzie się działo w piekarniku. Pa, pa!